Siemanko, tu znowu Szybki, witam w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Róbcie sobie herbatkę, siadajcie wygodnie w fotelu, bo startujemy z głównym szlakiem beskidzkim, królem polskich szlaków długodystansowych. Jestem w miejscowości Wołosate. O godzinie 6:55 startuję. Dlaczego tak wcześnie? Dlatego, że tam na parkingu kimałem sobie w toalecie na podłodze i jestem tutaj z samego rana. Niestety, kropa oznaczająca początek szlaku jest tam wysoko. Nie dam rady jej liznąć ani dotknąć, chociaż członki mam dosyć długie. Pozwolicie, że liznę sobie tą czerwoną linię i wystartujemy, ok? Główny szlak beskidzki. Jest to szlak z Wołosatego do Ustronia lub z Ustronia do Wołosatego. Według źródeł jego długość jest różna, od 492 km nawet do 519. Według przewodnika wydawnictwa Kompas, z którego korzystam, szlak ten ma długość 502 km i taką długość przyjmę. Zaczynamy w Bieszczadach. No, będziemy dzisiaj śmigać po połoninach, które są całe w chmurach, bo padało jeszcze przed chwilą. Mam nadzieję, że zanim tam dotrzemy, to się wszystko ładnie przetrze. Jest 11 sierpnia, środek sezonu turystycznego. Tak naprawdę jestem pełen niepewności, bo znam ten szlak dużo gorzej niż główny szlak sudecki odcinkami, zanim go zrobiłem w całości. No ale na tym polega podróżowanie, żeby poznawać nowe rzeczy, nowe miejsca, nowych ludzi. Spróbujemy to sobie zrobić. Plan na GSB to jest oczywiście diamentowa odznaka, którą zdobywa się za przejście GSB w czasie krótszym niż 21 dni. Ja taką osobistą poprzeczkę stawiam na 19 dni. Mój plecak z wodą i jedzeniem na 3 dni, 2 litry wody, waży 11,5 kg. Dobra, lecimy na Szczecin. No i patrzcie go, kurde, bym zapomniał o najważniejszym. Nie idę sobie na po prostu zwykły spacer. Jest to marsz charytatywny i podczas tej wędrówki będę zbierał na dwa cele. Po pierwsze, marka farb Decoral płaci za każdy kilometr, który przejdę, złotówkę na fundację GOPR, żeby docenić GOPR-owców, docenić tych naszych herosów gór, tych naszych superbohaterów, którzy ratują życie, często narażając swoje, więc zbieramy dla nich na nowy sprzęt, na szkolenia. Do tego jest zbiórka internetowa, gdzie internauci się dorzucają właśnie na GoPro-wców. Także cel jest super, ale to nie wszystko, ponieważ Decathlon z Bielan Wrocławskich dorzuca za każdy kilometr, który przejdę, 2 złote na podopiecznych fundacji Iskierka, czyli dzieci z chorobą nowotworową, na sprzęt sportowy dla nich, żeby też miały możliwość, żeby ciupnąć w gałę, pośmigać na rowerze i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest fantastyczny cel, bo aktywizuje do działania i jest to coś naprawdę fajnego. Także bardzo się cieszę, że te firmy się zainteresowały tym. Jakby co, to pamiętajcie, jak zakupy to tylko w Decathlonie, jak malować tylko dekoralem, ponieważ te firmy działają dla dobra ogółu, dla nas. I naprawdę można to docenić. Przeszedł mi właśnie przez ulicę szary kot. To chyba dobry znak, tylko ma przetrącony ogon, biedaczek. Lecimy w kierunku Ukrainy. Hej, 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 sokoły. Są tu sokoły? W ogóle żyją sokoły w Bieszczadach? Jak wiesz, to napisz w komentarzu. Wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 7 zł płatne przy wejściu. Właśnie a propos pieniądze. Mam przy sobie pieniądze w ilości 310 zł, teraz już 303, jak dywizją 303, ponieważ staram się chodzić budżetowo. Zobaczymy, czy 300 wystarczą, żeby przejść główny szlak beskidzki z jedzeniem, z noclegami, ze wszystkim. A co mi zostanie, jeśli mi zostanie, również przeleję na fundację GOPR. Trzymajcie kciuki, żeby było jak najtaniej, bo to nie jest odwalanie cebuli, tylko też działalność charytatywna. No może trochę cebulowo też jest, ale nic nie poradzę. W sumie mam w plecaku reklamówkę z Biedronki. Oczywiście podobną relację już mam z głównego szlaku sudeckiego. Postaram się nie powielać rad tam zawartych.
Jak chcesz, to bardzo polecam zobaczyć tą relację później. Jest link na dole w opisie, bo tam też naprawdę dużo ciekawych patentów, jak ugryźć budżetowo szlaki długodystansowe, znajdziesz. Dobra, maszerujemy. Jakby co, szalenie polecam kijki trekkingowe. To jest coś niebywałego, jeszcze takie z amortyzacją. Zobaczcie, jak to pracuje. One ważą trochę więcej niż zwykłe, ale na schodzeniu świetnie amortyzują nadgarstki. Nie ma takiego bicia, jak się hamuje. Bez kijków trekkingowych myślę, że nie dałbym rady przejść tego szlaku, a na pewno byłoby to znacznie trudniejsze. Także jeśli nie chodzisz z kijkami, bo ja długo nie chodziłem, to spróbuj, jak to jest, i myślę, że się przekonasz, że warto. Pogoda mi się bardzo podoba, bo nie mam ze sobą kremu z filtrem. Ogólnie polecam brać w lecie, no ale stwierdziłem, że za dużo waży. Zamiast tego mam białego long sleeve'a, żeby się nie opalać, a jednocześnie jest po prostu moją taką bluzką na jakiś chłodniejszy, ale dalej ciepły dzień. Tam z tyłu jakby co jest tarnica, najwyższe wzniesienie Bieszczad. Nie wchodziłem już na samą tarnicę, bo już tam byłem. Nie mam jej do odhaczenia, że się tak wyrażę. No ale każda chwila jest cenna. Skąd się wzięła nazwa Bieszczady? Otóż kiedyś był to teren niezwykle nieprzyjazny, zamieszkały przez demony dwóch rodzajów, biesy i czady. I strasznie tutaj było źle. Tak źle, że żaden anioł nie chciał się tutaj osiedlić, żeby walczyć z tymi demonami. No nie wiadomo było, co zrobić, żeby tutaj jednak tą dobrą energię wprowadzić. Więc zmieniono nomenklaturę czadów ze złych na dobre. I one zerowały się z tymi złymi biesami. I wyszło ok. I kurde, to tak trochę fajnie przełożyć sobie na życie, nie? Często narzekamy na różne rzeczy, które niekoniecznie są złe, nie? Jest powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i to jest prawda. Jeśli ktoś się martwi, że GSB jest dosyć słabo oznaczony, no to nie da się przeoczyć. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Wychodzimy z Parku Narodowego już do Ustrzyk Górnych i wyrzucamy nasze śmieci, ponieważ w Bieszczadach, nawet przy wiatkach turystycznych, nie ma śmietników, wszystko trzeba nosić ze sobą. Dobrze jest mieć jakąś reklamówkę na śmieci ze sobą, jakby było coś mokrego, to mimo wszystko nie wyrzucamy nawet skórki od banana w krzaki. Po ostrym podejściu udało się zdobyć Połoninę Caryńską i powiem wam, że no jest to podobno ikona Bieszczad i trudno się z tym faktem nie zgodzić. Ogrom Karpat, jaki stąd jest, to jest coś niebywałego w Sudetach. Nigdy nie ma takiego widoku, żeby były gdzieś góry po widno, krąg aż po sam horyzont. Kolejne pasma. No nie. Sudety są dosyć wąskie. Tutaj jednak widać, że to jest inna liga. No i na podejściu tutaj się człowiek bardzo mocno poci. Zresztą cały dzień się dosyć mocno pocę. Także sięgam do mojego magicznego woreczka, gdzie mam
duże białe tabletki. To są elektrolity Litorsal i żółte multivitamina Supradyn. Multivitaminę już dzisiaj brałem. Elektrolitów nie, a powinienem, więc biorę. No, są tylko białe i żółte tabletki. Niebieskich jeszcze nie potrzebuję, ale białych bardzo. Także wrzucamy. Niech to sobie pracuje. No, trzeba uzupełniać sale mineralne, elektrolity, bo człowieka odetnie w pewnym momencie. I witam dnia następnego, drugi dzień wędrówki. Spałem na polu namiotowym, co mi wyszło bardzo nie na zdrowie, ponieważ wszystko mam zawilgocone. Pranie nie wyschło, plecak, namiot, śpiwór, wszystko jest mokre, będę to musiał potem jakoś posuszyć. No ale na razie w toalecie na parkingu. Poranna toaleta właśnie. I tak, co do mycia zębów, to mam nowość, która została mi polecona przez Was zresztą, przez szybkich podróżników. Koncentrat pasty do zębów Iona, 6 ml malutka tubeczka, jest dużo, dużo wydajniejsza niż zwykła taka pasta turystyczna 25 ml, ponieważ używa się tego tyle mniej więcej, dosłownie taki mały cypek i to jest nawet troszeczkę za dużo, tylko ja lubię dużo piany przy myciu zębów. Szalenie, szalenie polecam do kupienia w aptekach albo przez internet, 6 ml pasta Iona. Ogólnie rzecz biorąc, toalety to jest prawdziwy raj dla wędrowca. Są otwarte całą dobę, jest w nich dosyć ciepło. Jest ciepła woda przede wszystkim, można się wykąpać, umyć. Można tam spać i są darmowe. No petarda. Jeśli nie masz jakichś tam oporów mocno sanitarnych, że się tak wyrażę, to jest bardzo fajna baza noclegowa, rozsiana po całych Bieszczadach. No dobra, wbijamy na Połoninę Wetlińską. Tu jest punkt kasowy, ale jest zamknięty. Nie wiem, czy tu są bilety SMS w takich wypadkach, ale nawet jeśli są, to nie ma tu kompletnie zasięgu, także wbijamy i no jak coś, to będziemy się tłumaczyć. Mokry ręcznik i ubrania posuszę sobie na plecaku podczas marszu. Muszę tylko zerkać co jakiś czas, czy mi czasem gacie nie spadły, bo będę miał o 1/3 bielizny mniej. Dotarłem do chatki Puchatka na Połoninie Wetlińskiej. Suszę sobie tutaj rzeczy, prawda? Namiocik, śpiwór i tam dalej jeszcze kurtka i inne rzeczy. Ale tutaj na stole wyłożyłem zawartość mojej torby z jedzeniem, czym się żywię na Głównym Szlaku Beskidzkim ogólnie podczas wypadów w góry. Orzechy, orzechy wszelkiej maści, laskowe, nerkowca, więcej laskowych i migdały. Orzechy w każdej formie są dobre, ciastka również takie zbożowe, mniej cukru, a więcej białka. Kabanosy to jest coś bardzo fajnego, dużo tłuszczów i kabanosy francuskie z Sokołowa mają z tych dostępnych od ręki w sklepie najwięcej kilokalorii na 100 gram, jak najbardziej je polecam. Czekolady z orzechami. Ludzie mówią gorzka, gdzieś jest dużo kakao, mnie to zakleja, osobiście wolę czekoladę z orzechami, czy to gorzką, czy to mleczną, ale żeby te orzeszki były. To już znacie, prawda, witaminy, elektrolity, miód do herbatki też się przydaje i sama herbatka też, gdzieś tam parę torebek, sezamki, inne takie rzeczy. Ważne jest, żeby żywić się po prostu czymś, co ma dużo tłuszczów, niekoniecznie cukier. Cukier bardzo szybko jest przerabiany przez organizm i potem mamy zjazd cukrowy, brakuje nam energii, a jak żywimy się czymś, co uwalnia tą energię dłużej, typu właśnie orzechy czy kabanosy, to jest ok, czy na przykład smalec, masło orzechowe gdzieś tam na kanapki, to też jest dobry wybór. Na szlaku później prawdopodobnie wskoczą tutaj bułki słodkie w dużej ilości. Trochę wieje, mam nadzieję, że mnie słychać. Dotarłem do słupka na Połoninach numer 556. To tutaj dwoje z Was, szybkich podróżników, czyli Agnieszka i Grzesiek, zostawili mi jakiś prezent. Nie wiem, co to jest, ale podobno na mnie czeka. Mam nadzieję, że nie pół litra, bo nie będę tego nosił. Sprawdzamy. Byli tu jakieś 2 tygodnie temu i zostawili mi pod kupką kamieni upominek. O, coś się odsłania, czyli jest. Szybkie podróże!
Agnieszko i Grześku, co byście tutaj zrobili? Wow, dostałem drewnianą podkowę, na szczęście Bieszczady i list. O! Dedykacja, pozdrowienia dla szybkich podróży, Agnieszka i Grzesiek. 1.08.2019, to 11 dni temu. Coś wspaniałego. Jest list. Powodzenia w zdobywaniu głównego szlaku Beskidzkiego. Dołączamy podkowę na szczęście, aby przyniosła Ci dobrą pogodę i dodała dużo sił na szlaku. Pozdrawiamy, Agnieszka i Grzesiek. PS. Czekamy na relacje z wyprawy i trzymamy kciuki. Petarda, dzięki Wam bardzo. Będę ją nosił. Przyda mi się amulet, bo wczoraj zerwałem sobie mój szczęśliwy łańcuszek z szyi, także trafiliście w dziesiątkę. Bardzo ważne, żeby tak co 3 godziny marszu zrobić sobie przerwę na wietrzenie stóp. No najlepiej jak gdzieś się zatrzymujemy, coś zjeść, czy w schronisku, czy coś, ściągnąć buty, niech one pooddychają. I najlepiej unieść trochę do góry, żeby poprawić krążenie. I zakończył się drugi dzień mojej wędrówki po GSB. Zrobiłem dzisiaj 33 km, to jest 64 km szlaku. Jestem goszczony w stróżówce GoPr w Cisnej. Tak wygląda pokoik. I tak, właśnie się wykąpałem i zrobiłem pranie, co jest bardzo ważne, no bo mam tylko 3 komplety rzeczy ze sobą, muszę prać. O co mi chodzi? Szare mydło bierzesz ze sobą i robisz pranie, kiedy tylko się da. Nie jak uzbierają się 3 komplety i robisz pranie, bo wtedy możesz spać na polu namiotowym albo gdzieś w lesie i nie mieć możliwości robienia prania. Jeden komplet zużyjesz, jeden pierzesz, na drugi dzień go zakładasz i szluz. Ważne jest, żeby to było wszystko szybko schnące. Jakiś poliester, poliamid, wełna merino, coś takiego, żeby przez noc, przez te powiedzmy 10 godzin zdążyło wyschnąć. A GoProwcy w Bieszczadach są zarąbiści, od razu mnie przyjęli, chociaż właśnie, jak robię z noclegami. Przyszedłem do Cisnej i chodziłem od agroturystyki do agroturystyki, wszyscy mnie odrzucali, poszedłem do księdza, ksiądz mi kazał spadać na drzewo, przyszedłem do GoProwców i super, i się udało. Oczywiście dla mnie kartą przetargową jest to, że prowadzę akcję charytatywną, wspieram kogoś i też ktoś wspiera mnie. Także zachęcam do działania charytatywnego. Pomyślcie nad tym, założenie akcji charytatywnej, dogadanie się z kimś, zrobienie jakiejś zrzutki, to tak naprawdę nie jest dużo roboty. Tylko trzeba chcieć. Na śniadanie żurek ze zboczkiem z torebki, wzbogacony kabanosem. I mam obtarcie. Pierwszy raz mi się zrobiło takie ło. No nie ma opcji tego zagoić podczas marszu, bo to się ciągle otwiera, także przykleję sobie tutaj plasterek, ale mam śmieszną gulę tutaj, nie? Też macie takie pięty? Kurde. Klapki, takie kuboty, szalenie przydatne w schroniskach wieczorem, że sobie je zakładam i na przykład byłem wczoraj na zakupach, przedwczoraj też byłem w nich na zakupach, żeby noga już odpoczywała od pełnego buta. Ważą tyle co tabliczka czekolady. Jeśli są piankowe, kupujcie piankowe klapki, nie gumowe. Miałem na GSS-ie piankowe sandały, ale one ważyły 2 razy więcej niż takie proste klapeczki. A w klapkach w sumie chodzi się tak samo fajnie, tak po schronisku. Podchodzę na Hon i zaczęło nieźle padać. Zrobiła się ulewa i niestety mocno grzmi. Jest straszna burza, także spodnie wodoodporne już założone. Teraz czas na kurteczkę. Jeszcze pokrowiec wodoodporny na plecach i możemy lecieć dalej. Nie będę na razie wychodził na szczyt, póki jest burza, ale spróbuję dojść do schronu PTTK, który jest niedaleko. Dotarłem do tego schronu. Takie gwałtowne deszcze i burze są zazwyczaj przelotne, także poczekamy sobie, aż to przeleci.
Jaro i Dana, jesteście skończonymi kretynami. A jak ktoś spotka te osobistości, to przekażcie im ode mnie serdeczne uderzenie czymś ciężkim w twarz, dobra? Na takiej długiej trasie trzeba się liczyć z tym, że zmokniesz. Nie można się łudzić, że nie będzie padać przez 3 tygodnie. Będzie i zmokniesz. I trzeba być na to gotowym, mieć jakieś ubranie przeciwdeszczowe, ale przede wszystkim być gotowym psychicznie, żeby nas to nie podminowało. Zmoknę to zmoknę, potem wyschnę i okej. Tak samo te obtarcia, co mam, kostka mnie boli. No to są jakieś mikrourazy, niewygodności, które się zdarzą na pewno. Musisz być na to gotowy czy gotowa psychicznie, że będzie cię boleć. Oczywiście jest to fantastyczna przygoda, którą polecam i w żaden sposób nie chcę ci tutaj jej oczerniać, tylko chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto psychicznie i trzymać pogodę ducha, pogodę myślenia. No niestety pada coraz mocniej, a mi przymaka pokrowiec od plecaka i plecak nabiera wody. Nie jest to dobra sytuacja, bo mam tam wszystko. Do tego, jak widać, burza. Nie mam innego wyboru niż iść, nie? Maszeruję i nic z tym nie zrobię. Nie siądę tu i nie zacznę płakać, nie? Idźcie na GSB w sezonie burzowym. Jest zajebiście, naprawdę. Jak ja się cieszę, że tutaj jestem. Kurde. O matko, udało się. Czuję się potwornie, ale udało się trafić do schroniska PTTK Leśna Willa. Tutaj dostałem domek, znaczy domek, miejsce w domku. Prawdopodobnie kogoś tutaj jeszcze dokwaterują, ale więcej mi nie potrzeba. Walnę się, wysuszę rzeczy ile się da. Wcześniej mnie koleś, jak pytałem po agroturystykach, tutaj nastraszył, że o panie, w Komańczy to zapomnij, w sierpniu nie ma miejsc, miesiąc wcześniej trzeba rezerwować. O naprawdę, naprawdę się cieszę, jak to wyszło i no nic, już jest późno, jest 19, a mam jeszcze masę rzeczy dzisiaj do roboty, także pewnie dobranoc. Dzień dobry, 4. dnia wędrówki. No nie jest to dobry dzień od samego rana. Śpię w tym nieogrzewanym domku i no mam porozwieszane rzeczy, ale nic nie schnie, bo jest wilgoć. A tak w ogóle to mam osobny komplet do spania, czyli kalesony i skarpety ciepłe. A koszulkę zakładam czystą, tą, którą używam następnego dnia. Chodzi o to, żeby nie zasmradzać piwora. W sumie jeszcze jak jestem w łóżku, to możemy sobie rozsznurować moją poduszkę. Sznuruję, bo mam za mało wypełnienia w środku i byłaby zbyt płaska, więc troszeczkę ją zmniejszą objętościowo, jeśli chodzi o poszewkę, żeby była odpowiednia wysokość, a w środku mam moją kurteczkę puchową, ale to było trochę za mało, więc wsadzam też do środka spodnie. No ale zobaczmy sobie za okno. Nie wiem, czy to widać na tej kamerze, ale leje deszcz. Cały czas. Lało całą noc, leje dzisiaj, jest już godzina prawie 8, cały czas leje. Chcę czekać, żeby trochę przestało padać, bo jak wyjdę na coś takiego, to w pół godziny mi znowu wszystko przemoknie. Nie wiem, co robić. Chcę dzisiaj dojść do Puław i mam nadzieję, że znajdę tam jakiś nocleg. Dzisiaj na śniadanie cebulowa z kabanosem. Przyszedł czas na uzupełnienie wody w trochę inny sposób, ponieważ nie ma tutaj sklepów w pobliżu i nie mam jak kupić wody butelkowanej. Użyję filtra Sawyer Mini Squeeze. Jest to filtr, przez który się po prostu wyciska wodę z gwintem takim zwykłym na butelkę, także spokojnie można to nakręcić na butelkę i pić gdzieś tam wodę przez niego. Ja sobie będę wyciskał wodę od razu do butelki przy pomocy po prostu takiej plastikowej torebki. Co ważne, wcześniej zapytałem obsługę schroniska, czy ta woda po przygotowaniu nadaje się do spożycia. Powiedzieli, że tak, więc spoko, mogę filtrować. Bo czasami jest tak, że woda jest zanieczyszczona chemicznie i taki zwykły filtr, który działa na zasadzie filtracji fizycznej, nie usunie tych zanieczyszczeń chemicznych. Już raz tak wtopiłem i się zatrułem, więc teraz zawsze pytam. No dobra, sprawa się zrobiła dosyć ciekawa.
nudna i ciekawa jednocześnie. Jest 10:30 i od 4,5 godziny nieprzerwanie leje. Nie wiem, czy to widać, ale leje przeokrutnie. Opady na dzisiaj to jest 33 mm na 12 godzin, czyli dla tego regionu to jest 2500% normy, a dla ogólnej Polski 4000% normy średnich opadów dziennych. No, szykowałem się do wyjścia, wszystko popakowałem w worki, żeby nie zamokło, ale poszedłem tutaj do właścicieli leśnej willi PTTK i pozwolili mi zrobić sobie tutaj dzień zero. Dzień zero jest to dzień, gdzie się nie idzie. Siedzisz w miejscu z różnych powodów, żeby oszczędzać organizm, bo przemęczenie, bo pogoda, bo coś tam. I zazwyczaj dzień zero wędrowiec sobie robi tak około 300 km. To jest już zdrowo dla organizmu, żeby zrobić sobie wtedy przerwę. Ja tutaj ten dzień zero biorę ze względu na to, że jeszcze 400 km przede mną i jak teraz się rozchoruję albo no zniszczę ekwipunek, no bo śpiwór mam dalej mokry, no to będzie problem. To jest taki apel do was, nie wstydźcie się nie iść. Nie bójcie się wziąć dnia zero, to jest normalne. Każdy zawodowy wędrowiec, który robi szlaki po 4000 km, raz na jakiś czas, tak zazwyczaj raz na 2 tygodnie, robi sobie dzień zero i nie idzie. Jeśli masz kryzys, coś cię boli, sraczka cię dopadła, cokolwiek, zostań gdzieś, odpocznij, naładuj baterię. No ja tutaj rozwieszam z powrotem wszystko, bo w tych workach mam popakowane rzeczy, ale są dalej mokre. Także rozwieszam z powrotem wszystko i czekamy do jutra. Jutro ma już przelotnie padać, mi to nie przeszkadza, przelotny deszczyk jest spoko. Dobra, ja odpoczywam, wy też się nie wstydźcie odpoczywać, bo lepiej odpocząć jeden dzień i dalej kontynuować, niż całkiem odpuścić, nie? Byłem na zakupach, kupiłem jakieś tam rzeczy spożywcze, bo jutro jest święto, jest zamknięte, siadam właśnie do obiadu. To jest znowu cebulowa z kabanosem, szalenie mi posmakowała. O taka, zarąbiście, to jest 20% cebuli w tym, naprawdę papier toaletowy. I zanim siądę do jedzenia, to wysuszymy sobie buty. Żeby przyspieszyć suszenie butów, to po pierwsze wyciągamy wkładki ze środka, żeby to nie trzymało wilgoci. A po drugie bierzemy papier toaletowy, znajdujemy początek, którego nie ma, więc trzeba zrobić początek bestialsko, ale mi to nie przeszkadza, bo bierzemy cały ten papier i uta, papier do buta. Papier jest silnie higroskopijny i chłonie wodę. Za pół godziny wymieniamy papier i tak aż but będzie suchy. Dzień dobry, 5. dnia wędrówki. Zobaczcie, co się zadziało. Mamy piękne niebieskie niebo, bez ani jednej chmurki. Opuszczam ten wspaniały obiekt, czyli leśną willę w Komańczy. Jest to obiekt PTTK. Bardzo z duchem turystycznym działają i to mi się podoba. Plan jest taki, żeby nadrobić tą zerówkę. Wychodzę o 7:30 na szlak i chcę cisnąć ostro, ale też żeby sobie znowu nie narobić kontuzji, żeby no nie wrócić do punktu wyjścia. Ale też bym chciał powiedzieć dwa słowa o tym, co mam na sobie, bo już się przewinęła parę razy ta puchowa kurteczka i można się puknąć w czoło. Puchowa kurtka w lecie, przecież jest sierpień. Porąbało cię, człowieku? Może tak, może nie. Dlaczego mam na sobie puchówkę z Decathlonu? To jest bodajże MH100, jakoś tak, ta najprostsza, ale jednocześnie najlżejsza i dlatego ją mam ze sobą, bo ona znakomicie się kompresuje, jest lekka i właśnie na jej rzecz zrezygnowałem
z mojego ukochanego Polaru, z którym podróżowałem kilka lat, tego brązowego z drewnochronu. I właśnie, jestem na głównym szlaku beskidzkim i nie mam ze sobą bluzy. No to może się wydać szalone, ale tak naprawdę moją bluzą jest ta puchowa kurtka, która jest dużo cieplejsza niż Polar. Waży, uwaga, ponad 200 gram mniej. I jak na razie mi się to szalenie sprawdza, ja je codziennie używam. Minus jest taki, że Polar zdecydowanie szybciej schnie. Kończę pierdzielić, bo jest ostre podejście. Muszę włączyć napęd na 4. A tak w ogóle to z tą kurtką wyszło dosyć śmiesznie, bo chciałem ją kupić i tak ją potrzebowałem, a Decathlon powiedział, a to my ci damy na testy, trzymaj. Zarąbiście, bardzo dziękuję, fajnie wyszło. Patrzcie, jaki piękny dzionek jest. Słońce świeci, trochę błotko, ale to nie szkodzi. Jest cudnie! O, jak przyjemnie i jak wesoło w pingwinka bawić. Się. Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa, do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy. No to jeszcze tylko 40 km tak dzisiaj. A co tu leży? Co tu leży? Co my tu mamy? Co dobrego? O, Energy Gel, ale super. Pięknie, te wszystkie ultrasy, co biegają i śmiecą, bo przecież nie będzie papierka nosić ze sobą, do kieszeni nie wsadzi. Puknijcie się w ten durny łeb i nie śmiećcie w lasach, w parkach narodowych, bo potem ktoś musi to za was wziąć. Głupio ci? He? Dla tych ultrasów, co nie śmiecą, szacuneczek, jesteście wielcy, podziwiam was. I niosę go do następnego śmietnika. No dobra, zabłądziłem trochę na tych polach, polazłem tam, a szlak idzie tam, także wrócę się, no kilometr. Łącznie będę miał do nadrobienia, to nie jest dużo. Ale miałem tutaj przerwę śniadaniową. I tak, pamiętacie to moje obtarcie tutaj? Jak nie, to już pamiętacie. Przed włożeniem skarpety czy nogi do buta zawijam sobie tutaj skarpety z powrotem, żeby mieć dwie warstwy materiału, które będą lepiej chronić. Szalenie polecam mieć ze sobą kawałek karimaty wycięty na plecy plecaka, bo to się bardzo przydaje, tak jak teraz. Jest wilgotna ziemia, mokro, a ja siedząc sobie na kłodzie mogę położyć sobie stopy wygodnie. Nie muszę na przykład kłaść plecaka na ziemi i go brudzić i tak dalej. To waży 30 gram dosłownie, przepraszam, 30 gramów, a taki easter egg. Kto jest z grupy Sudety z plecakiem? To zapraszam też w Karpaty. No cóż, na górce za bazą namiotową w Wisłoczku szlak to jest po prostu błotnista rzeka. Wszędzie tu stoi woda, nie da się tego obejść. No i dupa. Suche buty, które już mi ładnie wyschły, są znowu mokre na wieczór. Nie wiem, po co ja to obchodzę, skoro i tak już mi chlupie w butach. Chyba ćwiczę na przyszłość. No i zrobiłem dzisiaj praktycznie 40 km szlaku i wylądowałem 5 dnia w szkolnym schronisku młodzieżowym w Posadzie Górnej. Tak wygląda sala, w sumie sru, tak wyglądam ja w kalesonach do spania. I pranko już mam zrobione, już się umyłem. Pani, która to obsługuje, no nie mogła mnie przekimać za darmo, bo musi być wpłata, ale wpłaciła sama z własnej kieszeni jako datek charytatywny. Coś niesamowitego. Będę spał tutaj w kącie, bo nie będę używał tutaj pościeli, żeby nie musieli po mnie prać. Jakby co, nocleg tutaj, są prysznice, kuchnia, wszystko co trzeba. W terminie wakacyjnym to jest świetna opcja na nocleg przy Rymanowie Zdroju. No i mam już moją ulubioną cebulową z kabanosem. No dzień dobry, 6 dnia wędrówki. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, dlaczego? Pokazuję i objaśniam. Dlatego, że moja mata zaczęła tracić powietrze. Dopompowywałem ją 2 razy w nocy, mniej więcej po 3 godzinach już się śpi na ziemi. Muszę znaleźć dziurę i znaleźć łatkę, którą tą dziurę zakleję. Bo nie mam już. Mam na niej 2 takie piękne łatki, może to któraś z tych łatek przecieka.
Sprawdzimy. Plan na dzisiaj 28 km. Jest godzina 10, także wychodzimy dosyć późno, ale no miałem po prostu parę spraw do załatwienia. Udało się zakleić tą matę. W tej samej szkole, gdzie spałem, spali też rowerzyści po prostu. Poratowali łatką rowerową. Niestety łatki rowerowe są wulkanizacyjne i po prostu wchodzą w kontakt z gumą i dobrze kleją dętki. Do innych materiałów nie za bardzo się nadają. Ale może wytrzyma. Jak nie wytrzyma, to będziemy kombinować coś innego. No trzeba rzeźbić z tego, co jest. I idziemy sobie. Jest rzeźko, jest ładna pogoda. Jest super. Szkoda, że nie zabrałem stroju kąpielowego, bo kawałek szlaku mamy w formie potoku. Cergowa. Jaka to jest stroma, nieprzyjemna góra. Masakra, zmęczyła mnie. Ale wieża widokowa robi wrażenie, co wbijamy do góry, nie? I chyba jeszcze tego nie mówiłem, to powiem. Dobrze jest mieć w butelkach te korki sportowe, żeby to obsługiwać jedną ręką. Jak w drugiej ręce ma się kijki, albo telefon, albo cokolwiek innego. Dużo lepsze niż zwykła zakrętka. Schodząc z Cergowej, uważajcie. Ja sobie zbiegałem radośnie taką ścieżką i przeoczyłem skręt szlaku i zbiegłem 100 metrów niżej, także mam jeszcze 100 metrów ostrego podejścia do nadrobienia. O, ale jestem zły na siebie. Jakby co, to jest to miejsce na zejściu. Nie ma tu niestety żadnych oznaczeń, chociaż jest gdzie to oznaczyć. Na tych drzewach, na tym drzewie nie ma żadnego znaku. Ja pobiegłem tam na dół, a czerwony idzie tutaj, w tą małą ścieżkę. I szósty dzień zakończyłem w pensjonacie pod Chyrową. Bardzo fajna agroturystyka, bardzo mili właściciele. Świetna kuchnia, nakarmili mnie, dostałem chyba z litr pomidorówki, cały talerz zarypany pierogami i wielki kawał szarlotki. I to było coś wspaniałego. Bomba kaloryczna i ogólnie no ciepły posiłek, którego nie jadłem od dawna. Szalenie polecam. Jak będziecie iść GSB, to agroturystyka pod Chyrową. Warto tutaj zajść i poznać historię ich pracownicy Ludmiły, taka bardzo energetyczna babeczka o niepolskim akcencie, która startowała w olimpiadzie, a teraz pracuje tutaj i podaje do stołu. Bardzo ciekawa postać, bardzo barwna. Zaczepcie panią Ludmiłę. Opuszczamy agroturystykę pod Chyrową siódmego dnia wędrówki. Dzisiaj już mija pełny tydzień. Pod Chyrową, pod wsią właśnie idzie szlak i chyba z 10 razy się rzeczkę przekracza po takich betonowych płytach. Tutaj się bardzo cieszę, że ktoś postawił mostek, bo te płyty są cały czas zalane wodą. Pochmurno i rzeźko, czyli idealna do wędrowania. Mam nadzieję, że szlak będzie dzisiaj łaskawy, ale mamy niezbity dowód, że szlak wiedzie ze wschodu na zachód, bo mam lewą rękę zjaraną, a prawej nie. W sensie nie złazi mi skóra. Czyli miałem południe po swojej lewej stronie i się wszystko zgadza. Pod Chyrową mamy coś takiego. Dzwoneczek wisi z kartką. Potrząśnij i dostań moc. Działa na następne 10 km. A na dzwonku jest napisane moc 7 km. To nie wiem, 7 czy 10, czy może 17, a może 70. Nie wiem. Dodaj gazu. To co, dodajemy gazu? Na 70 km się zrobiłem. A co? To jest to. To jest ta kultura dłuższych szlaków, którą podziwiam w Ameryce, a brakuje mi w Polsce. Góra Grzywacka znajduje się jakieś 400 metrów od szlaku,
trzeba na nią troszeczkę odejść, ale warto, bo jest tu taka platforma widokowa. Na jednej stópce i się trochę giba, ale wejdziemy do góry, co? Wbijamy do Magórskiego Parku Narodowego. Tutaj opłata jest poprzez SMS. Normalny 4 zł ulgowy, 2 zł wysyłamy SMS i pobiera tak naprawdę brutto 5 zł, a nie 4 zł. Pierdzielą tutaj. No i co, wypada kupić bilet, nie? Żeby cebuli takie nie odwalać. Zresztą no, z czegoś muszą utrzymywać ten Park Narodowy. Mam nadzieję, że jakoś mnie nie obciąży za usługę premium SMS czy coś takiego i nie zeżre mi nagle 20 zł. No zobaczymy. Ty, patrzcie, jaki czarny, śmieszny pasek mi idzie po ekranie. To widać tylko na kamerze. Wysłałem tego SMS-a, ale jest taki czerwony wykrzyknik. Błąd wysyłania, nie poszło. Nie wiem dlaczego. Znalazłem w wiacie turystycznej cukierka. Jemy? Jemy. Robimy unboxing. Jest trochę twardy. Bardzo ładny cukierek. Zarąbiście. Papierki do kosza. Dzień dobry, godzina 7:30, a my zaczynamy 8 dzień wędrówki. Spałem sobie w Bartnem w takiej agroturystyce, prawda, tutaj noclegi, sru. To jest tuż pod schroniskiem, to jest pierwszy dom pod schroniskiem, który jest tutaj. I bardzo miła pani od razu mnie ugościła, dostałem pokój. Jest wanna, słuchajcie. Można po 200 km wymoczyć giry w gorącej wodzie. To jest niesamowicie cenne i bardzo polecam tą agroturystykę w Bartnem. Tu jest trochę taka dziura, jeśli chodzi o zasięg, nie ma zasięgu. Sklepów też nie ma przez długi kawałek. Mam ze sobą drożdżówkę i pół czekolady i to mi musi wystarczyć na śniadanie, na 14 km wystarczy. Ja mam małe spalanie. Dzisiaj dzień ciekawy, bo to już trzecia taka przeprawa przez strumień. Na szczęście na każdej są kamyczki, o, zajebiście. A jednak trzeba używać dwóch kijków. No to buty utopione. Chciałem wam nagrać, jak to wygląda. No i nagrałem, jak to wygląda. Jak macie dwa kijki, to się wspierajcie po dwóch stronach, bo skończycie tak jak ja. No dobra, no damy radę. Świat się nie kończy, ale już z mokrymi butami się maszeruje dużo gorzej. Dupa, już więcej wam nic nie pokazuję. Troszeczkę przyspieszymy schnięcie. Zobaczymy, ile tej wody tu naleciało. Da się wycisnąć? No, da się. Trochę szybciej wyschną. Uwaga! Po to ja to robię, żebyście wy nie musieli. Popatrzcie, co tu jest. Co to jest? Jakieś perliczki? Zarąbiste, na boisku piłkarskim. I witamy na rotundzie. Na rotundzie jest taka charakterystyczna nekropolia z czasów I wojny światowej. Są tutaj pochowani żołnierze obu frakcji, że się tak wyrażę, i austriaccy, i rosyjscy. Kilkadziesiąt grobów jest tutaj rozmieszczonych właśnie tak. No krzyże to chyba są symboliczne, a może i nie, nie wiem. Okej, jesteśmy sobie w Siwejce. Przyszedł do mnie Grzesiek, bo od początku gonił mnie Grzesiek, znaczy od początku jego marszu, a tak naprawdę od mojego czwartego dnia. Jak ja miałem czwarty dzień, to on wyruszał i w 4 dni mnie nie dogonił. Zrobił 2 razy więcej niż ja i planuje przejść cały GSB w 9 dni, tak naprawdę przebiec. 60 kilosów dziennie robisz około, plus nie? Minus, od 50 do 60. Ja pierniczę, skąd bierzesz na to motywację w ogóle? Bo spełniam swoje marzenia. No, głębokie, głębokie. Bardzo głębokie. A jak idziesz szlakiem, to co sobie powtarzasz w głowie najczęściej? No, marzenia są po to, żeby je realizować, a nie odkładać na półkę. A to jest moje marzenie. GSB poniżej 10 dni. Zobaczymy, czy dam radę. Nie? Mega. Supergun zrobił w 11. Dobra, jak masz powiedzieć wszystkim śmiałkom, którzy będą iść GSB, 2 zdania. Jak ich zachęcisz, jak ich zmotywujesz? Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I cytat takiej fundacji, w sumie nazwa takiej fundacji: myśl pozytywnie, działaj odważnie. Zdecydowanie. Człowiek petarda po prostu, ja jestem pełen podziwu. Ja sobie idę, ja to zrobię w 18 dni, ale ten wariat kurde w 9,
To jest masakra. On ma super szczytny cel. No, a on ma super szczytne, kurde, serducho i nogi, którego zazdroszczę na lata treningu. Do dzisiaj on gonił mnie, od dzisiaj ja gonię jego. Pomagamy sobie wzajemnie. Dzień dobry, 9 dnia mojej wędrówki. Spałem w pensjonacie Siwejka w Robkach. Nie mieli miejsca już w samym pensjonacie, ale na takim poddaszu mnie umiejscowili szalenie mili ludzie ku rozwoju regionu. Sami wymyślili i opracowali lokalną odznakę turystyczną, stworzyli mapę regionu z ciekawymi miejscami turystycznymi. Siwejka.pl, na stronie u nich jest wszystko opisane. Ja czuję się całkiem okej. Trochę mi ta kostka tutaj dokucza, to co mnie tutaj bolało. Tu idzie takie ścięgno górą i ono mi tak skrzypi przy ruszaniu, tak przeskakuje, nie rusza się płynnie, tylko tak takimi skokami. Trochę mnie to boli, ale na szlaku mniej uginam, mniej pracuję tą nogą, bardziej tak człapię na prostej stopie i jest dobrze. Śpiwór sobie leży po moim przebudzeniu jak najdłużej, żeby odparowała ta wilgoć z mojego ciała z nocy, ten mój smród. No i dobra, ruszamy 9 dnia wędrówki na szlak. Jest piękna pogoda, niebo bezchmurne. Tutaj zostawiamy nasz pensjonat Siwejka. Ważne jest, że gonimy Grześka, który wyruszył 2 godziny temu i ma w takim tempie, w jego tempie to pewnie już z 15 km przewagi. Będziemy zaraz schodzić do Krynicy, mamy 45 minut tam. Jest to rozdroże pod Huzarami. W tym miejscu Grzesiek i Agnieszka, ci szybcy podróżnicy od prezentów w Bieszczadach, kojarzycie ten bryloczek spodkową szczęśliwy, zostawili mi tutaj praktycznie na połowie trasy. Kolejny motywator, kolejny prezent. Nie wiem co to jest, ale wiem, że jest za tym drzewem. Mam nadzieję, że jest, bo to też chowali prawie 2 tygodnie temu. Ale powinno tu być. I pod tym kamolem powinien być schowany prezent. Jest! Nie wiem co to. Zaraz zrobimy unboxing, co? O, już wiem, że będzie dobrze. Przede wszystkim list. Co napisali mi Agnieszka i Grzesiek? Cześć Rafał, gratulujemy dotarcia do Krynicy Zdroju i trzymamy kciuki za dalszą część GSB. Tym razem oprócz pamiątki dołączamy coś słodkiego. Powodzenia! Pozdrawiamy Agnieszka i Grzesiek. 6 sierpnia. A teraz mamy 19, no to prawie 2 tygodnie temu. Zarąbiście. Dziękuję bardzo Agnieszko i Grześku. Co mi dali? Dali mi zozole i kopalnioki. Nie, to są szkloki śląskie. A śląskie chrupki kojarzycie? Węgiel drzewny. Magnes. Beskid Sądecki. Krynica Zdrój. Petarda. Przyczepię sobie na lodówkę albo na pralkę. Bardzo wam dziękuję. Zrobiliście mi dzień. Kończę już podejście na Jaworzynę Krynicką i z tego całego wysiłku zapomniałem nakręcić tego chwilę wcześniej przy diabelskim kamieniu, jak byłem. Tutaj na stoku jest diabelska dziura bodajże, taka jaskinia mała, nie znalazłem jej. I diabelski kamień.
i przy diabelskiej dziurze, która jest w sumie niedaleko tego kamienia, znajduje się półmetek GSB. Także już teraz jestem bliżej niż dalej. O! No, dobra, puściło. Wiem, że te pizdryki się wsadza tutaj do takiej kieszonki na języku, ale ja ciągle buty ściągam, poprawiam i nie chce mi się. To sobie dynda, już dwa razy się tak zaczepiłem dosyć mocno. Zdziwiłem się, że ta żyłka trzyma. Teraz zawisnąłem na bucie po prostu na zbiegu. Wyhamowało mnie momentalnie, prawie mi nogę urwało, a żyłka wytrzymała. Te Salomony naprawdę dają radę, jakość jest super. No a wracając do naszego półmetku, bardzo fajny motywator, już jest bliżej niż dalej, dasz radę, będzie dobrze. Także tak naprawdę trzeba zrobić tylko 250 km, bo te drugie 250 to już jest mniej niż wcześniej, więc już idzie. GSB ma 250, nie? Jaworzyna Krynicka, 1114 metrów nad poziomem morza. Jest tutaj mnóstwo zabudowań, jest wieża, także jest zasięg. Widoczki są spoko, wybaczcie, niech... A dobra, podejdę tam specjalnie dla was. Problem polega na tym, że to nie jest schronisko PTTK, nie wiedziałem o tym, wylazłem tutaj, a schronisko jest niżej, także się będę musiał wrócić parę minut. I wybaczcie, że jestem w gaciach, ale idę zaraz się myć. Wylądowałem w schronisku PTTK na Jaworzynie Krynickiej, czy pod Jaworzyną Krynicką. Widoczek z okna bardzo ładny. Co? Ja będę gadał, a tu będzie leciał obraz z okna, ok? Dobra, to start. No zadzwoniłem wcześniej do właściciela, do Łukasza. Czy ma dla mnie kawałek podłogi? Powiedział, że nie. Bo da mi łóżko, więc spoko. Okazało się, że on w ogóle jest goprowcem, także bardzo wspiera inicjatywę. Żarcia jeszcze trochę mam, do jutra przeżyję. Także naprawdę petarda, robię pranie, myję się, zjem coś i idę spać, bo jutro kolejny dzień wędrówki. Łukaszu ze schroniska PTTK w Jaworzynie Krynickiej, serdecznie ci dziękuję. Ten wieczór jest mega udany dzięki tobie. A tak... Anioły szlaku. Na takich ludzi się mówi po prostu anioły szlaku. No i na kolacyjkę tym razem żurek wzbogacony właśnie kabanosem. Żurek. Żurek taki z grzankami. Wiadomo, nie jest to pełnowartościowy posiłek, ale coś ciepłego i przede wszystkim budżetowe rozwiązanie. Jak idziemy GSB z takim budżetem jak ja, no to trzeba sobie radzić. A naprawdę dobre. Polecam. Dobra, moi kochani, przed 8 opuszczamy 10 dnia piękne schronisko PTTK pod Jaworzyną Krynicką. Ruszamy na szlak. Plan na dzisiaj jest nie wiadomo jaki, bo albo do Rytra, które jest trochę blisko, bo to jest 23 km, albo spróbujemy dalej. Łukasz? Czy to aby Łukasz? O kurde, patrzcie kogo mamy. Mamy gospodarza schroniska, który mnie tutaj przyjął. Witam serdecznie. Cześć. Wyspany? Wyspany, tak, zarąbiście, widoczek piękny, jest po prostu petarda. Z tego co zrozumiałem, jesteś ratownikiem GOPR. Tak, sekcja bawiogórska, grupa Beskidzka. Zarąbiście. Po pierwsze, podziwiam was, to jest to co robicie, to jest coś niesamowitego. Po drugie, czekaj, może zdejmę okulary, żeby spojrzeć sobie w oczy. To może ja zadam ci pytanie. Dawaj. Skąd taki pomysł, żeby takie przedsięwzięcie wziąć? Dodatkowa motywacja, żeby mieć dodatkową siłę, że idę nie tylko dla siebie, dla kogoś. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak już coś robię i mogę przy okazji robiąc to pomagać innym, bo mnie to nic nie kosztuje, to dlaczego nie? No i właśnie, no, jakby tak każdy patrzył troszeczkę dalej niż czubek własnego nosa, to żylibyśmy na innym świecie. Także. No tak. Ty na pewno to rozumiesz jako goprowiec i właśnie no to jest niebezpieczne zajęcie. To jest dużo niebezpieczniejsze niż bycie zwykłym ratownikiem. Dlaczego się na to zdecydowałeś? Dlaczego? Wiesz co, no, pochodzę z takiego terenu, gdzie u nas ten teren górzysty jest troszkę większy, tutaj na Jaworzynie. No i z racji tego, że dużo znajomych mnie to też wciągło, oni się tym zajmowali, obracają się w takim kręgu. Jak to się mówi, z kim się zadajesz, takim się stajesz. Prawda? No, to prawda. Boisz się na akcjach?
Czy się boję na akcjach? No. Wiesz co, były takie różne sytuacje, gdzie człowiek musiał na przykład leżeć plackiem przez pół godziny, to jak się wejdzie w chmurę burzową i nagle cię stopy cię palą. Ale to człowiek wtedy nie myśli o czymś takim. No myślisz o tym człowieku, który jest u góry, żeby go jak najszybciej sprowadzić, jak najbardziej bezpiecznie. No i też myślisz o kolega, żeby jednemu drugiemu się nic nie stało. Nie ma tam, wiesz, czasu, żeby myśleć na przykład o swoim bezpieczeństwie. Człowiek wtedy myśli o bezpieczeństwie innych, a znowu inni koledzy znowu myślą o twoim. Ja pierniczę. Słyszycie to? Już wiecie, dlaczego zbieram na GoP. Dzięki bardzo. Szalenie naładowałeś mi bateryjki i naprawdę, no będę was wspierał na każdym kroku. Ta moja kosteczka jest najbardziej obciążona na zejściach. Także używam dwóch kij do hamowania. Po prostu już nie zbiegam. Normalnie zbiegam z góry, ale tutaj jest to niemożliwe. Daję jej odpocząć w ten sposób. Hamuję kijami i jakoś to idzie. No i tak, skończył się dzień 10 i jest całkiem grubo. Wylądowałem w miejscowości Rytro, w zajeździe pod zamkiem Rytro. Ogólnie w sali bankietowej dostałem łóżko polowe. Tak dużego pokoju jeszcze nigdy nie miałem, bo to jest jakieś 200 metrów kwadratowych. W zamian oczywiście tam za dobre słowo, gdzie trzeba, i muszę powiesić karnisze, także zaraz idę wieszać karnisze. Ale to, co jest ciekawe, to tak, wstąpiłem do sklepu i kupiłem bochen chleba i słoik masła orzechowego, ponieważ dopada mnie głód wędrowca, czyli brak po prostu energii w organizmie, drastyczny, ponieważ już wyczerpałem moje zasoby tłuszczowe. No i po prostu wpierdzielam. Tutaj mam dawkę mniej więcej 3300 kilokalorii. Zamierzam to wszystko dzisiaj wieczorem zjeść, uzupełnić trochę niedobór energii. Ważne, że to jest masło orzechowe, a nie jakaś Nutella, bo Nutella to jest sam cukier, a masło orzechowe to jest dobry tłuszcz i białko i samo dobro. No oczywiście najlepiej byłoby zjeść pełnowartościowy posiłek, ale to kosztuje. Zjem jeszcze trochę, żeby dodać sobie energii i idę mocować karnisze. Okej, kochani, opuszczamy zajazd pod zamkiem Rytro. Jesteśmy już na czerwonym szlaku. Będziemy zaczynać podejście na Radziejową, czyli najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, którego mi brakuje do Korony Gór Polski, więc się bardzo cieszę, że tam wejdę, bo sobie odhaczę przy okazji. Różni ludzie mi mówią z różnych stron, że ich zmoczyło, a ja na razie mam pogodę. No, trzymam kciuki, żeby ta passa się nie skończyła. Pięknie jest! Tak bardzo pięknie jest. Co tam, koniku? Wszystko gra? Trochę ciepło się zrobiło i moja czekolada potrafi takie rzeczy. Jest ogólnie taka mięciutka. Poczekam chyba, aż w nocy stwardnieje i jutro ją zjem. Radziejowa, 1262 metry nad poziomem morza, czyli najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego zdobyty do Korony Gór Polski. Musiałem się teraz przebrać, bo zaczęło kapać z nieba. Przychodzi deszczyk. Wszystko sobie w plecaku w międzyczasie popakowałem w reklamówki, żeby nie było powtórki z tamtej ulewy, gdzie mi przemógł cały ekwipunek.
Także nie chcę zapeszać, lepiej żeby nie padało, ale jak będzie padało, to już to nie będzie aż taka tragedia jak wcześniej. Dobra, schodzimy do Krościenka. Już dzisiaj wyżej nie włazimy. A mówi się, że to turyści zadeptują szlaki, nie? Chyba jeden przejazd takiego ciężkiego sprzętu wyrządza więcej szkód niż cały rok ruchu turystycznego. Zobaczcie, jak to wygląda. No masakra. A spotkałem przed chwilą Piotrka, który idzie dwa razy GSB z Ustronia do Wołosatego i z powrotem, ponad 1000 km. Ma takie same kijki jak ja, taką samą matę. Dzisiaj w nocy mu się śniło, że mu się przebiła mata i mu się przebiła mata, obudził się na ziemi, także to jest potwierdzenie, że rzeczywistość ma wpływ na sen. Człowiek nie jest do końca wyłączony. Okej, jesteśmy w Krościenku, już w agroturystyce bez nazwy. Tak naprawdę to jest jakiś taki dom no name, ale tutaj pani ma pokoje. W kilku miejscach mnie odrzucali, ale wysłali do takiej starszej pani. Pomogłem jej zebrać pranie i rozwiesić tutaj to wszystko dookoła, a w zamian mnie nocuje. Już mamy tutaj herbatkę, będziemy robić sobie kolację, wodę sobie przefiltrowałem już na jutro. Pazury mi już wyrosły, niezłe. Biorę małą obcinaczkę turystyczną, którą wożę ze sobą i obcinam pazury. I to jest ważne, żeby pamiętać, że jak idziesz gdzieś na 3 tygodnie, to twoje ciało się będzie zmieniać, będą ci rosnąć paznokcie, zarost, inne takie rzeczy. I przede wszystkim trzeba uważać na paznokcie u nóg, żeby nie były długie, żeby nie wystawały przed palec, bo przy zejściach możesz nimi bić o przód buta i zrobi ci się czarny paznokieć, czyli ci paznokieć zejdzie z nogi i dlatego mam zawsze obcinaczkę na długich marszach ze sobą. Okej, 12 dzień wędrówki, lecimy sobie Krościenkiem, zaraz będziemy wchodzić na Lubań i potem na Turbacz. Zdarzyło mi się coś ciekawego. Ta pani na początku była bardzo miła, przyjęła i tak dalej, oczywiście ekstra, tak, pomagasz. O 21.20 przyszła, że się mnie boi, żebym oddał jej dowód osobisty w depozyt, bo inaczej ją skrzywdzę. Nie wiem, czy to jest jakaś tarcza, czy nie, no ale oddałem, nie będę się kłócił. Darowanemu koniowi się nie zagląda w zęby, także gdzieś tam jak ktoś ma lęki, to trzeba je akceptować. No i teraz odbierałem ten dowód i mówi do mnie: panie, weź pan się, weź do roboty, do pracy, pracuj, odprowadzaj podatki, bo to nie można tak żyć jak ty, taki darmozjad. Weź się do roboty normalnej, nie żebraj po ludziach, a dzieci z chorobą nowotworową mają 500+, to se poradzą. No, nie wiem, czy 500+ pokryje wszystkie potrzeby osoby z chorobą nowotworową, najwyraźniej tak. W każdym razie, pracuję, odprowadzam podatki, teraz jestem na urlopie bezpłatnym i rezygnuję z własnej pensji, żeby zbierać pieniądze dla innych. I powiedziałem pani grzecznie, że jej dwa razy zwracałem uwagę wczoraj, że jeśli to jest dla niej problem, że bezkosztowo, to ja pójdę gdzie indziej, nie ma żadnego problemu. Nie, nie, proszę zostać, a teraz ma ból dupy, także nie ma się co przejmować. Ludzie są różni, a ja idę w góry. Kupiłem sobie w Krościenku pączka i miałem w środku dosłownie może łyżeczkę marmolady, może nawet niecałą. No kurde, polukrowana kajzerka dosłownie. Tutaj na podejściu na Lubań trafiłem na panią, która poprawia oznakowanie szlaku. Dlaczego pani to robi? Skąd pani jest w ogóle? To taka prywatna inicjatywa, czy może? Jestem członkiem PTTK i jednym z 5 naszych znakarzy. PTTK oddział Pieniński w Krościenku nad Dunajcem. I w tym roku mamy część szlaków do poprawy jak co roku. Akurat wypadło też i na ten główny Beskidzki, czerwony. Dzisiaj poprawiamy odcinek od Lubania do Krościenka, a mamy w planie jeszcze również od Knurowskiej do Krościenka, tudzież kilka innych szlaków. Bardzo lubię tą robotę, polecam. Zarąbiście, nie? Kurde, idzie sobie pani i ja się trochę porządzę. Zobaczcie, czym pani maluje. Tak. Dekoral, bo ogólnie mam sponsora Dekoral właśnie, markę farb. I również Dekoral. Olejne farby, tak. Aha. Biała, szara, jakby coś nie wyszło, czy się zabrudziło. W tym momencie czerwona, rozpuszczalnik i pędzle. No zarąbiście, widzicie, kurde.
Tak, bardzo fajna robota, polecam. Czyli dekoral jest w górach, super. Tak, dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No i mamy Lubań, szybko i przyjemnie. Tu jest baza namiotowa pod Lubaniem. Fajne namiociki, prysznic polowy jest. Gospodyni bardzo jest fajna. Można tutaj kimać, no jest dosyć wysoko i na pewno zimno w nocy, ale ciekawie. Bierze ją na wieżę, a tam ją rozbierze. Wbijamy, nie? Wieża widokowa na Lubaniu, zanim pokażę widoczki. To tu jest kurde takie zwierzątko, jakaś myszka. Strasznie zmarznięta, żyje. Trzęsie się cała. Zniesiemy ją chyba na dół, nie? Bo tutaj to ją po prostu już wypizgało. Widoczki tutaj na Tatry. Tam o. Trochę są zamglone, ale piękne z taką warstwą chmur pomiędzy nimi. Gdzieś tam poniżej Zalew Czorsztyński. To jakiś myszoskoczek jest, a nie myszka. Próbowałem ją czy jego wziąć do kapelusza, ale wyskoczył i spyla. No. Trzęsie się, cholera. Może dam jakiegoś chleba albo czegoś, co? Do żarcia, żeby się trochę pokrzepiła. To może zejdzie. No bo nie chcę też wbrew jej woli ją znosić, nie? No, wcina. Wcina, dobrze. Myślę, że złapię energię, żeby zejść. Ciasteczko owsiane z sezamem. Myślę, że mu nie zaszkodzi. Dobra, to ja schodzę, bo tutaj jest straszny ziąb i lecimy dalej. No, którego Power Rangersa przyzywamy na pomoc? A? Czerwonego oczywiście. Chociaż ja mam do tego oryginalnego czerwonego Power Rangersa trochę żal. No, bo ma swoje upodobania, no ale oglądało się za dzieciaka, nie? No i nie jest dobrze, bo zaczęło padać. Zatrzymał mnie przed chwilą koleś, który mnie zna z YouTube'a, Jacek. Jeśli nas oglądasz, Jacku, to cię pozdrawiam. A ja mam jeszcze jakieś 15 km, no może 13 do zrobienia. Także na pewno zmoknę, ale mam wszystko w plecaku, w workach popakowane. Może to pójdzie bokiem, bo główna burza jest tak dwa pasma dalej. No ale my dostajemy rykoszetem i albo pójdzie w naszą stronę, albo pójdzie w drugą. W każdym razie jestem przygotowany. No, trzeba być, tak jak mówię. To nie można liczyć, że przez 2 czy 3 tygodnie na szlaku nie zmokniesz. Zmokniesz, na pewno. Podobno jak ma padać, to krowy leżą, żeby po deszczu mieć suchą trawę do jedzenia, bo nie lubią mieć mokrej. No ale pada i stoją. Co więcej, ta druga je mokrą trawę, także to chyba jakiś pis na wodę, fotomontaż jest. Dostałem pokoik w schronisku PTTK na Turbaczu. Tak on wygląda, ciasny, ale własny. Walnę się na wyrku w swoim śpiworze, żeby nie brudzić pościeli. Jakieś tam rzeczy się suszą. Piętro niżej jest suszarnia, także mokre rzeczy i pranie powiesiłem w suszarni. Może nie będziemy patrzeć na moją gębę, tylko popatrzymy na widok z tego okna, jak było jeszcze jasno, co? Ciach! Jest super. Okazuje się, że tutaj mają doświadczenie w akcjach charytatywnych i bez problemu gdzieś tam wspierają osoby, które idą po coś. Nie jestem pierwszą osobą, która idzie dla Fundacji Iskierka i się tutaj zatrzymała, także naprawdę propsy i wielkie podziękowania dla schroniska na Turbaczu, ponieważ naprawdę starają się, żeby służyć i pomagać służącym. Bardzo wam dziękuję. Czuję się dobrze. Dobra, wracamy do mnie. Ciach. I chcę pokazać, o co chodzi, bo boli mnie kolano. Wcześniej mnie bolała kostka, oszczędzałem kostkę i zaczęło mnie boleć lewe kolano, bo po prostu na schodzeniu schodziłem delikatnie hamując i przy hamowaniu no gdzieś tam stawy kolanowe są obciążone i mnie to bolało. Jak boli cię kolano, to jest duże prawdopodobieństwo, że mięsień udowy, który się napina, napiera na rzepkę. Dowiedziałem się tego właśnie dzisiaj. Wtedy trzeba go rozciągnąć. Trzeba rozciągnąć ten mięsień udowy, czyli po prostu napinamy nogę w taki sposób. Trzymamy tam minutę, aż żeby bolało, ale
żeby to rozciągnąć. I ja po jak tylko przyszedłem, to sobie takie rozciąganko zrobiłem i wtedy to kolano trochę odpuszcza. Także warto zrobić coś takiego. A, spotkałem ziomeczka z bloga w szczytowej formie. Serdecznie Cię pozdrawiam, Tomku. Jesteś super gościu. Tomek postawił mi piwo, posiedzieliśmy sobie wieczorem, pogadaliśmy o górach, w sumie o górach, o szczytowaniu. Tak wygląda GSS. Może takie rzeczy, które tutaj pokazuję, są troszeczkę nudne, ale tak to wygląda. Wstajesz rano, jesz śniadanie, idziesz. Wieczorem dochodzisz, ogarniasz się, idziesz spać, rano wstajesz, idziesz. I tyle. I to jest tak proste. Gdzie to? O! Jak już się tak gadamy, to może o tym troszeczkę. Tych przewodników jest kilka. Ja bazuję na wydawnictwie Kompas. Jest chyba najbardziej popularny. Kogo tutaj widzę, to właśnie z tym przewodnikiem. To jest przewodnik zawierający mapy w skali 1 do 50 tysięcy, czyli 1 cm to jest 500 metrów, 2 cm to jest kilometr. I ja zmierzyłem, że szerokość mojego paznokcia od kciuka to jest właśnie 2 cm, więc łatwo sobie wyznaczam odległości, przykładając kciuk po prostu. Jeden kciuk to jest kilometr. Bardzo prosta metoda. Warto sobie zmierzyć, który palec ma 2 cm albo centymetr, różnie, i przekładamy to na mapę w skali 1 do 50 tysięcy. Ten przewodnik zawiera się z map poprzekładanych tutaj opisami. Co tam mijamy, jakie zabytki po drodze, inne takie rzeczy. Te wszystkie opisy przeczytałem, mam w głowie, wyrwałem. Nie ma tego, żeby tego nie nosić. To jest naprawdę sporo kartek mniej. I mapy troszeczkę zmieniłem, ponieważ na to miejsce zgięcia z jednej i z drugiej strony przykleiłem pasek taśmy. Widać to? Nie wiem, czy to widać, czy nie, bo taśma jest matowa i nie odbija światła, ale jest tutaj po prostu pasek taśmy samoprzylepnej, przeźroczystej z jednej i z drugiej strony, ponieważ te miejsca zgięcia szybko potrafią się zepsuć, pęknąć. Ale rozkmina. Cały czas myślałem, że to są sęki w drewnie po prostu, a nie, to jest zrobione specjalnie i to jakieś koziołki? Coś takiego? Ale bania. Dzień dobry, witam 13 dnia wędrówki. Opuszczamy fantastyczne schronisko na Turbaczu. Coś niesamowitego, bardzo gościnni ludzie świetnie mnie tutaj przyjęli. Widoczek z tego schroniska na Morze Mgieł i Tatry majaczące z tyłu. Coś niesamowitego. Szkoda, że nie mam jakichś 5 godzin, żeby się tym napawać. Jaskółki latają wysoko, całkiem ich sporo. To jest dobry znak, to znak, że może być dzisiaj pogodnie. Dobra, lecimy na Turbacz i dalej. Plan na dzisiaj: pogłaskać tą miłą fretkę. Tiri-li-li-li. Porozrzucać swój szpej dookoła. I pocisnąć do Jordanowa na koniec. To jest 31 km na dzisiaj, ale łącznie przewyższeń jest chyba nawet nie 500 metrów. Także głównie z górki, delikatnie, łagodnie, przyjemnie. A w Jordanowie jeden z Was, Kuba, z tego co kojarzę, zaproponował mi nocleg u siebie w chacie, więc szalenie się cieszę, ale po drodze będziemy mieli tą budowę Zakopianki do przekroczenia. Jedni mówią, że jest przejście, inni, że nie. No zobaczymy. Jakoś sobie poradzę, nie? Tak naprawdę właśnie odnośnie radzenia sobie. Dużo ludzi się boi takiej trasy, bo nie wiadomo, co cię spotka. No nie wiadomo, ale właśnie o to chodzi. Ale odnośnie radzenia sobie z problemami, poradzisz sobie z problemem każdym z jednego bardzo prostego powodu. Nie będziesz mieć wyjścia. Musisz sobie z nim poradzić, bo inaczej no dupa. Także jakieś wyjście z sytuacji zawsze znajdziesz i nie bój się, że sobie nie poradzisz, bo nawet nie poradzenie sobie z problemem i wezwanie pomocy to też jest poradzenie sobie z problemem, nie? Thank you.
miejsce katastrofy lotniczej pod Turbaczem. Jakiś debil, kurde. Szymon to był. Szymon, jesteś idiotą. Ale nieważne. Tak, schodzę i schodzę i muszę wam powiedzieć, że to rozciąganie kolana, czyli właśnie takie coś, rozciąganie tego mięśnia, który naciskał mi na kolano, naprawdę działa. Nie boli mnie kolano przy schodzeniu, a wcześniej bolało. Jakby co, w Rabce dosłownie 250 metrów od szlaku, jak się od tego dużego ronda odbije w stronę BP, jest Carrefour, bardzo tanio. Kupiłem 3 razy więcej rzeczy niż w Krynicy, a zapłaciłem tyle samo. Za 2 dychy mam żarcia na 2 dni, także naprawdę petarda. I trafiłem gorące, świeże bułeczki, także wziąłem cały wór po 30 groszy za sztukę. Takie mięciutkie i parujące. Zaraz chyba opierdzielę jedną na sucho. Patrzcie, co świntuchy robią na moim kapeluszu. Szanowni turyści, informujemy, że w związku z przebudową drogi krajowej S7 nie ma możliwości przejścia czerwonym głównym szlakiem beskidzkim przez teren budowy. Bla, 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 jeszcze bym się zabił. Gówno, prawda? Już jak najbardziej jest, bo zrobili tutaj wiadukt. Za Zakopianką GSB nie robi wrażenia jakoś, bo pełno pokrzyw, zielska. Ach, cholera. No ale co, przynajmniej nie będę miał reumatyzmu. Podobno tak to działa. Dobra, muszę wziąć kijki na dwie strony, bo sobie odganiam pokrzywy ze ścieżki. Bo w krótkich spodenkach to jest słaba opcja. No to jest ten odcinek, który się teoretycznie powinno obchodzić. I raczej go ludzie obchodzili i w międzyczasie zarósł. Myślę, że jak skończą robić tą S7, to się poprawi. Proszę Państwa, tam stoi Kuba, o, za tym busem. Tam stoi Kuba, który robi mi foteczkę i jest złotym człowiekiem razem ze swoją rodzinką. Zaproponował mi nocleg u siebie w chacie w Jordanowie. Ugościli mnie po królewsku. Mnóstwo żarcia, grochowa z grzankami, naleśniki dobre, na śniadanie jajeczniczkę zrobił Kuba, no kurde, petarda i to tak po prostu, no jest jednym z was. Jeśli nas oglądasz, Kuba, razem z całą twoją familią, serdecznie was pozdrawiam, jesteście najlepsi, daliście mi mega powera na wędrowanie po tym czerwonym naszym, po tej czerwonej naszej nitce. Cały czas powtarzam, gdzieś tam przekładam z angielskiego Trail Angels na polskie anioły szlaku. Tacy ludzie to są anioły szlaku i każdemu, kto będzie szedł GSB, takich aniołów życzę. Jak przekraczałem teraz drogę, to zatrzymał się samochód, wyskoczyła kobieta: ej, ja cię znam! I się okazało, że to Dominika, która mnie zna z internetów. Dałaś mi dużo energii i uśmiechu na podejście. Dominiko, jeśli nas oglądasz, to ciebie również pozdrawiamy. A, kojarzycie tego Grześka, co w Siwejce się z nim spotkałem, co tak szybko naparzał? Wczoraj wieczorem mi wysłał nagranie, że dotknął kropki. Skończył w 9 dni. 9 dni i GSB mu pyknął. No, coś nieprawdopodobnego. Jak on może, to czemu ja nie mogę? Swoim tempem oczywiście, ale damy radę, nie? Okej, polica zdobyta. Zostało nam jeszcze zejść do Przełęczy Krowiarki i na Babią Górę, którą widać tutaj. Jak ją zdobędziemy, to już będzie z górki. No i nie jest dobrze, kochani, bo na Babiej Górze jest burza. Stworzyła się tam właśnie komórka burzowa i nawala niestety grzmotami co chwilę. To jest bardzo zły znak, bo to znaczy, że nie wyjdę na górę i nie wiem, co w tej sytuacji robić. No, schodzę jeszcze do Przełęczy, zobaczymy tam. Może się wyszaleję do tego czasu, no ale nie jest dobrze. Dobra, plan jest następujący. Burza się już powoli wycisza, więc podchodzę pod granicę lasu. Poczekam, zobaczę, jaka jest sytuacja. Jak minie ponad pół godziny od ostatniego grzmotu, to wychodzę na górę, bo jest zasada, że jeśli od ostatniego grzmotu minęło pół godziny, to uznaje się, że burza już przeszła.
No i Babia Góra, moi mili. Babia Góra. 1725 metrów nad poziomem morza. No i właśnie tutaj wszędzie dookoła są burze. Piękne komórki burzowe tutaj przed nami. No i niestety grzmi tam. Zresztą o, tam na lewo też widać w oddali. No i boję się, żeby nad nami się coś takiego nie wytworzyło ponownie, także robię tutaj co trzeba i spadam, bo nie powinno się siedzieć na szczycie w taką pogodę. Dzień dobry, witam 15 dnia wędrówki. Zostawiamy piękne schronisko w Markowych Szczawinach. Dzisiaj do rysianki, jakoś tak. To też tam 32 km, 33, jakoś tak. Pogoda jest piękna, życie jest wspaniałe. Tutaj ugościli mnie na podłodze wspólnej sali z 30 osób tam spało. Niektórzy szalenie chrapali, ale to schronisko jest wyjątkowe, ponieważ o 3 w nocy 3/4 osób wychodzi, żeby zobaczyć wschód słońca na Babiej Górze. Także wszyscy chrapacze o 3 w nocy się zmyli. Ja miałem jeszcze 3 godzinki snu dla siebie. Kto ma jakiekolwiek pojęcie, co to jest, niech napisze w komentarzu, bo jestem bardzo ciekaw. Wygląda trochę jak bomba na stelażu, ale wątpię. Bomba z ocynku, no nie. Nie wiem. Będziemy wchodzić teraz na Palenicę, na tą górkę przed nami. Tylko niestety taka brzydka, wysoka chmura się tutaj robi. Na razie nic nie grzmi, mam nadzieję, że nie zacznie. Plus jest taki, że ta góra jest zalesiona. Także co, no próbujemy podchodzić, nie? Cisnę ostro, bo naprawdę pogoda jest taka, że może w każdej chwili zacząć grzmieć. A tak w ogóle to jest masyw, cały masyw Pilska, a nie Palenicy, jak powiedziałem. Palenica jest po drodze, Pilsko jest trochę obok, no ale jednak masyw to masyw. Hala Miziowa, proszę Państwa, wdrapaliśmy się. Widoczek stąd jest cudny, zobaczcie jakie piękne chmury burzowe nad Babią Górą się wypiętrzają. A z chmurki nad nami zaczęło kapać, niestety, ale może to przelotnie. A cieszę się, że tu dotarłem, bo już krecik puka w taborecik, że się tak wyrażę. Przestało padać, jest naprawdę fajnie, wyszło słoneczko, ale niestety urwała mi się nóżka od statywu, także już takich fajnych, statycznych ujęć przez kolejne 2 dni do mety niestety nie będzie. Metal. No, większość metalu właśnie, gdzie... No nie, to wielomateriałowe, to chyba do innych. Trochę mi się to nie podoba, bo idę w stronę burzy. Grzmi i błyska się co chwilę przede mną. I niestety kierunek wiatru w tych wyższych partiach... No właśnie. Kierunek wiatru w tych wyższych partiach chmur, jak patrzę, jest taki, że to będzie napływać w moją stronę. A jeszcze mam parę kilometrów do rysianki, także cisnę ile się da.
Zobaczymy, cholera, co z tego wyjdzie. Najwyżej, na szczęście tu są drzewa dookoła. Najwyżej się gdzieś schowam, przykucnę i będę siedział. No ale może to jakoś przejdzie bokiem, zobaczymy. Jakbym był na odsłoniętej grani, to bym spieprzał na dół już w tej chwili bez dwóch zdań. No i dupa zbita, burza mnie złapała. Przed chwilą piorun walnął 600 metrów stąd, bo między błyskiem a grzmotem minęły 2 sekundy. Każda sekunda to jest 300 metrów około. Więc ubrałem się szybko w strój przeciwdeszczowy i kucam na plecaku ze złączonymi stopami. To jest pozycja minimalizująca obrażenia podczas burzy. Czekam, czy to przejdzie gdzieś bokiem. Jak przez jakiś czas nie walnie znowu blisko, tylko gdzieś tam dalej, to ruszam dalej. Kijki zostawiłem kawałek dalej, żeby nie były przy mnie. Boję się. Boję się, bo 2 dni temu burza w Tatrach, jak byłem w Gorcach, to się załapałem na tą burzę. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie. Burza w Tatrach zabiła 5 osób w sekundę, także to jest bardzo realne zagrożenie, nie wolno go lekceważyć i tak naprawdę ja powinienem gdzieś tu zejść na dół, ale nie za bardzo jest jak. Poza tym boję się ruszać, jak już burza jest tutaj, to ja już nie chcę nigdzie iść, tylko siedzieć w pozycji bezpiecznej. Wygląda na to, że ta komórka burzowa, która tutaj była, przesunęła się z wiatrem dalej. A niestety zaczyna mi grzmieć za plecami z tej ciemnej chmury od strony Babiej Góry. Chyba po prostu rura do schroniska, bo muszę uciekać przed tą chmurą, która nadchodzi z tyłu. Mam nadzieję, że mi się uda. Patrzcie, co mnie goni. Widzicie to? To idzie centralnie na mnie. Wieje dokładnie stamtąd. Ja pierniczę. Tragedia. Mam aż gęsią skórkę ze strachu. Jeszcze teraz tak wiedzie na szczyt, co najlepsze. Ja pierniczę. Dotarłem na skraj hali pod Rysianką i schronisko jest 800 metrów ode mnie. Biegiem to będzie 6-7 minut z tym plecakiem. Góra, ale to jest 800 metrów otwartego terenu, a burza jest tuż nade mną, nad nami w sumie, bo 50 metrów dalej jest jeszcze 2 turystów. Odszedłem od nich, żeby w razie porażenia nie poraziło nas wszystkich. No i czekam aż trochę się uspokoi nad nami i będzie sprint do schroniska. No jest tu teren zalesiony, ale wybrałem najmniejszą choinkę w okolicy, żeby pod nią kucnąć. Broń Boże, nie pod tą najwyższą. O, ktoś zgubił okulary. Chyba rowerzyści, którzy... Nie, one tu już dłużej leżą. O matko, patrzcie. Rysianka. Moje zbawienie. Moja oaza na pustyni. I w tym momencie pioruny walą około 4 km ode mnie. O ja piernicę, nigdy więcej. Na Rysiance dostałem miejsce w pokoju 8-osobowym. Jest fajnie, jest w sumie dużo miejsca, bo tu tylko 4 osoby dzisiaj śpią. Są prysznice, jest czysto, jest wifi, fajne schronisko, naprawdę fajne schronisko, a widoki porażają. To może jutro rano się uda zobaczyć. Dzień dobry, 16 dnia wędrówki. Jest godzina 5:23, a my ruszamy z Rysianki, żeby zdążyć na Baranią Górę przed burzą, która ma być o 15:00. Tylko chyba się tu na chwilę zatrzymam, bo zobaczcie, co jest przede mną. Ciach. Wschód słońca na Rysiance. A tutaj mamy morze mgieł. Lekkie. To co? Nagrywamy wschód słońca na Rysiance? Nagrywamy, nie? Dobra, zostawiamy Rysiankę i ten piękny widok. Czy to za mną? Czy to piękny wschód słońca. I lecimy. Lecimy do Węgierskiej Górki na razie. 4,5 godziny. No, machniemy pewnie w 3. Jest godzina 5:59, czyli tutaj 40 minut prawie posiedzieliśmy. Ale warto było, kurde. Właśnie, czemu ja kręcę swoją mordę, jak tutaj jest taki widok? Coś niesamowitego. Niestety nie mam czasu się tym napawać, ponieważ za 9 godzin ma być burza na Baraniej Górze i już muszę być wtedy za nią.
Ale co chciałem powiedzieć? Właśnie będę kończył teraz bardzo trudny logistycznie kawałek szlaku, ponieważ nie ma tu żadnego sklepu. Od Jordanowa do Węgierskiej Górki przez 82 km nie macie ani jednego normalnego sklepu. Są tylko schroniska, wiadomo jakie ceny są w schroniskach. Także miałem ze sobą żarcie na te tak naprawdę 2,5 dnia. Dzięki Kubie i jego rodzinie, która mnie wyposażyła, i jego mamie, która jest taką typową babcią i dopychała mi jedzenie. Jak mówiłem, że nie chcę, to ona, no to masz. I bardzo dobrze, bo zjadłem wszystko, bo inaczej bym głodował. Musisz mieć na odcinku między Węgierską Górką a Jordanowem zapas jedzenia. No, a lecimy teraz właśnie ogólnie dzisiaj na Przysłop pod Baranią Górą do schroniska, gdzie zostałem przez bardzo miłych ludzi zaproszony do gościny poprzez grupę Beskidomaniacy bodajże. Także jakby co, w ogóle polecam całą grupę Beskidomaniacy. Bardzo mnie tam wspierają podczas marszu przez Główny Szlak Beskidzki. Jak wy będziecie iść, to też się tam pochwalcie, jak wam idzie, bo naprawdę ludzie tam no są pełni życzliwości i dodają energii na szlaku. Znowu kręciłem moją mordę, a tu jest coś takiego, no patrzcie. A narcyzm. Wyłazi chyba ze mnie wczorajszy stres. A może to ten wschód słońca, nie wiem, ale humor mi dopisuje i kurde, czuję, że będzie dzisiaj dobry dzień. Czuję, że jutro będę w domu. Mamy tutaj helikopter, działa i ogólnie cały fort tutaj. Warownia nazywa się Schron Wędrowiec. Przy czerwonym szlaku wędrowiec. No przypadek? Nie sądzę. I 300 metrów od szlaku w Węgierskiej Górce mamy co? Biedroneczkę. Biedroneczki są w kropeczki. Idziemy na zakupy. Proszę państwa, przekraczamy most. Piękny most z kłódkami zakochanych na rzece Soła. Rzece Soła i co? I wchodzimy w ostatni Beskid. Zostawiamy za plecami Beskid Żywiecki. Wchodzimy w mój ukochany Beskid Śląski. Śląskie chipsy i już więcej Beskidów nie będzie. Na Śląskim kończymy. Okej, mili państwo, jesteśmy już na grani Magórek. Idziemy tu na Baranią Górę. Jakby co, to tam jest Skrzyczne w tle. A my z jednej Magórki na drugą tu przeskakujemy i na Baranią Górę. Jak widać, pogoda jest okej. Wypiętrzają się trochę chmury tam z tyłu, gdzie są trochę wyższe góry bardziej, ale tutaj nad Baranią dopiero coś się zaczyna formować, także jest wielka szansa, że zdążymy, zanim zrobi się niebezpiecznie. No to przyspieszamy obroty, bo tutaj rośnie piękna chmura, z której już pada i troszeczkę grzmi, i to jest niestety od strony Baraniej Góry, która jest tutaj za laskiem. Jestem już blisko. Na Baranie jest żelazna wieża, która będzie przyciągać pioruny i to będzie strefa śmierci podczas burzy. Bardzo nie chcę się tam znaleźć, jak to będzie nad nią. Już jest blisko, już tutaj widać Baranią. Tylko cholera, ta chmura narasta. No podejdę, najwyżej nie będę wchodził na szczyt. A jest wcześniej, jest 13:20 i już burza. Miała być o 15:00, no ja pierniczę. Tam mamy Skrzyczne. Tu jest taka dolina właśnie po graniach. Tutaj Barania Góra, tam jest widok jeszcze na małą Fatrę, jak jest dobra pogoda. No ale niestety nie ma czasu, nie zatrzymuję się tutaj. Cisnę na Baranią, bo jeszcze na razie tam żaden piorun nie wali. To może się uda, ale wiecie co mnie wkurza? Że nad Skrzycznem, który jest najwyższym szczytem w okolicy, nic, zero, ani jednej chmureczki, kurde. Gdzie to on powinien wypiętrzać chyba? Podchodzę już na Baranią. Jestem już naprawdę blisko, tu jest zaraz wierzchołek. No i zaczęło padać niestety. Może mnie trochę zmoczyć. No ale nie ubieram się w strój wodoodporny na razie, bo strasznie mi gorąco, bo się śpieszy na podejściu. Ważne, żeby plecak nie zmógł. Nad nami są chmury, widać jakie. Halo, halo, na wieży jest niebezpiecznie! Może walnąć piorun! Ja bym schodził! Grzmi co chwilę, nad nami są ciemne chmury, a na wieży jest dwójka turystów. Brawo!
Nie róbcie takich rzeczy, dobra? Jesteśmy, kochani, w schronisku PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą. Trafił mi się pokój Annapurna. Właśnie tutaj pokoje są tematyczne. Zobaczcie faktycznie, jak baza himalaistów. Są te flagi, wiszące półki. No, zarąbisty jest to schronisko. Wszystko jest nowe. Nie wiem, czy to jest Annapurna, czy nie. Nie wiem. W każdym razie dostałem tutaj miejsce. Bardzo dziękuję. Schronisko PTTK na Przysłopie. Bardzo mili ludzie. Pisali do mnie wcześniej, że zapraszają, że chętnie. Jakby co, są balkoniki z pięknym widokiem. No naprawdę petarda. I to jest mój ostatni nocleg na GSB. I to w takich warunkach. No mega. Dzień dobry, 17 i ostatniego, mam nadzieję, dnia wędrówki. Opuszczamy ten piękny przybytek, schronisko PTTK Przysłop pod Baranią Górą. Gustownie wykończone niedawno, bo przeszło gruntowny remont. To już jest zupełnie co innego niż jeszcze kilka lat temu. Szalenie polecam, ceny są przyzwoite, obsługa jest cudowna. A my lecimy teraz 38 km do mety. I tak, wychodzę dosyć późno, jest 7:30 i o 14 godzinie ma być burza na Czantorii. Musimy zdążyć dojść tam przed burzą. To są 22 km. Damy radę, nie? W 7 godzin, niecałe, w 6 godzin 22 kilosy z palcem, nie powiem gdzie. Pogoda jest dobra, jak zupa z bobra i ogólnie rzecz biorąc humor dopisuje, bo dzisiaj już koniec. Oj, udało się, proszę Państwa, jesteśmy na Wielkiej Czantorii. Trochę chmurki takie ciemniejsze się gdzie niegdzie zbierają. Nad nami jeszcze nie ma, więc jest bezpiecznie. Jest przed 14, zdążyłem. Wieża, ale chyba jest płatna. Niestety, zaraz zobaczymy, ile kosztuje wstęp. 7 zł za wejście na wieżę, 3 zł za skorzystanie z toalety. Nie zapłacę, nie wejdę, bo każda złotówka, którą doniosę, idzie na GoPr, więc nie będę wydawał dodatkowej kasy, żeby sobie wejść na wieżę i zobaczyć widoczek, który widziałem już z 10 innych szczytów, żeby donieść 700 mniej na GoPr. Czantorii mówimy dziękujemy, do widzenia. Komercja, brzydzi mnie to. No wiadomo, trzeba to jakoś utrzymać, no ale jakoś są inne szczyty z fajnymi wieżami, które są darmowe, nie? Minęło 15 minut i od strony tak Baraniej Góry zaczęły walić ostro pioruny. Już się tym nie przejmuję, co najwyżej zmoknę, a na równicy szlak idzie pod szczytem, nie idzie się przez szczyt, więc jest dosyć bezpiecznie. O! Trzeba wejść jeszcze na równicę, co jest już teraz kompletnie bez sensu. No bo co, jak wyznaczali ten szlak, to na równicy było schronisko PTTK. No i trzeba zadbać o ruch turystyczny w schronisku. No to się rozumie, tak? Teraz już to schronisko nie jest PTTK, a przebieg szlaku został. No i tak głupio trochę. Ale to taki sprawdzian wytrwałości i siły na koniec.
czy skrótu sobie nie zrobisz. W sumie z drugiej strony jest taki sam, nie? Bo pomiędzy Ustrzykami a Wołosatem jest 6 km drogi, ale robisz pętelkę po połoninach 22 km. Tak samo tutaj bym mógł się przejść na dworzec, no ale trzeba wejść na równicę. No, trzeba być silnym na koniec. Już tyle się przeszło, to się przejdzie i to, co nie? Była równica, a nie ma równicy. Właśnie na pieczątce jest dalej PTTK, a podobno już nie jest. Kurde, jak to jest? Butelka wody półlitrowa 5 zł. W miejscu, do którego dojeżdża, normalnie droga, jest samochód. To nie jest tak, że oni muszą to tu wnosić. Kurde, rozwój w biały dzień. Wszyscy narzekają, mnóstwo jakichś turystów, Niemców. Każdy o coś chce. Do dupy jest to miejsce. W ogóle idiotyczne jest to wytyczenie szlaku. Zepsuło mi, kurde, końcówkę, no ale trudno. Mam tą obstraną pieczątkę i idę na dół. Doszedłem do kropki czerwonej w Ustroniu. Dzień dobry, cyk. Co, starym zwyczajem lecimy w ślimaka, nie? Mamy to. Mamy to, proszę państwa. Odejdę, bo się ludzie gapią. Czerwony szlak główny Beskidzki zaliczony. Ile dokładnie przeszedłem kilometrów, ile na to wydałem pieniędzy i jak poszła nam akcja charytatywna, no to tego dowiemy się za chwilę w podsumowaniu. Ja powiem, że dla mnie była to niesamowita przygoda, było super, naprawdę każdemu polecam spróbować. Tak naprawdę, jeśli jesteś zdeterminowany, zdeterminowana, to dasz radę, bo wszystko siedzi tutaj, wszystko. Cały czas szedłem z kontuzją na przykład, cały czas ta rana na moim ścięgnie Achillesa była otwarta, codziennie ją podrażniałem. Cały czas tam mam problem i mnie boli, ale no mózg to odcina po pewnym czasie i nie wolno się załamywać. Poznałem mnóstwo fantastycznych osób i myślę, że przynajmniej część z tych relacji przetrwa jeszcze dłużej. Było to naprawdę coś wspaniałego. No, za chwilę jeszcze podziękuję wszystkim w podsumowaniu. A od siebie co? No, uśmiech na usta i idziesz, bo to trzeba przejść, tak? To jest przejście głównym szlakiem Beskidzkim i nie martw się o jakieś noclegi, jedzenie i tak. To się znajdzie. Będziesz w trudnej sytuacji, to sobie poradzisz. Musisz sobie poradzić, więc sobie poradzisz. O to się nie martw. Tylko musisz w to uwierzyć, naprawdę, to jest tak proste. Tak jak Grzesiek przebiegł w 9 dni, bo to było jego marzenie, a marzenia trzeba spełniać. I to było tak proste i to mu dało siłę. I naprawdę dla ciebie, jak będziesz mieć marzenie przejść w 30 dni, to też dobrze i to ci da też siłę, żeby to zrobić. Trochę brzmi jak trener motywacyjny, ale to prawda, ale to no, jak chcesz, to zrobisz. Proste. Jeśli się nie trafi jakaś fatalna kontuzja typu złamanie nogi, to naprawdę będzie ok. A, no nie tyle, bo za chwilę mnie zjedzą motyle, ale zanim to nastąpi, to moja rodzinka tutaj przyjeżdża, zabierają mnie do domu, uściskają na mecie i naprawdę, naprawdę jestem im za to wdzięczny. Dziękuję wam bardzo. Też czułem mocne wsparcie, nie tylko od mojej rodziny, ale to też i bardzo dziękuję, ale też od was, po prostu od moich odbiorców, gdzie już czuję, że część z was się ze mną zżyła w jakiś sposób. I czuję tą pozytywną energię, czuję ją, napiszcie ją w komentarzach, jeśli się podobało, naprawdę wrzućcie coś tam na dole, ja wszystko czytam, na większość odpisuję, naprawdę to mi daje uśmiech i energię, jak wiem, że dla kogoś to robię. Witam serdecznie w podsumowaniu relacji z głównego szlaku Beskidzkiego. Szybko sobie przejrzymy to, co jest istotne, same konkrety i smaczki zaraz wyciągnę, ale co wprawne oko może zauważyć, że za nami już zaczyna się jesień. No i niestety złapała mnie jesień, zanim wrzuciłem tą relację, bo główny szlak Beskidzki zmienił moje życie dosyć mocno. Zaraz po tym, jak przyjechałem do domu, poczyniłem dosyć dramatyczne zmiany w swoim życiu, o których może opowiem kiedy indziej. To pochłonęło dużą część mojego ostatniego czasu, także z montowaniem relacji musiałem troszeczkę poczekać. Ale się udało i na czym stoimy?
Byłem na szlaku 17 dni, z czego maszerowałem 16. W tym czasie przeszedłem 519 km, z czego 502 szlaku plus 17 km odejść i przewyższenia wyniosły ponad 21,5 km, co średnio łącznie daje dzienną marszrutę na poziomie 32,5 km oraz 1350 metrów przewyższeń dziennie. Koszta, pieniążki, to co nas interesuje, jak bardzo tanio udało się to zrobić. Wyszedłem z Wołosatem mając 300 zł w kieszeni, czy 310 zł w kieszeni, a doniosłem do końca 82,35, czyli cała wyprawa kosztowała mnie 227 zł i 65 groszy. Dużo, niedużo, moim zdaniem niedużo, bo to wychodzi 13,40 dziennie. To jest dosyć tanio, tyle kosztuje paczka fajek albo kawa w Starbucksie. A ja za to żyłem. Tak naprawdę moje podróżowanie jest tańsze niż życie w domu na co dzień. Jak już gadamy o pieniądzach, to pomówmy, jak poszła akcja charytatywna. Ile się udało uzbierać, jak bardzo wsparliśmy potrzebujących. Przede wszystkim na zrzutce.pl od Was, od szybkich podróżników, uzbieraliśmy 2310 zł, plus tam jakieś wpłaty były na żywo. W każdym razie no, ponad 2300 zł się uzbierało od Was, od wspaniałych ludzi, którzy zechcieli wspomóc GoPR, bo to była zbiórka na GoPR, za co w imieniu GoPROwców szalenie dziękuję. Ja doniosłem do mety wspomniane 82,35, plus do tego Dekoral miał dorzucić 519 zł, złotówkę za każdy kilometr, oraz Decathlon Bielany przekazuje sprzęt sportowy dla Stowarzyszenia Pomocy Iskierka o wartości 1038 zł. Co łącznie daje całą pulę wsparcia dla wymienionych organizacji 3949 zł i 35 groszy. Praktycznie 4 koła się uzbierało. Także naprawdę jest to coś dużego. Organizacje, które wsparliśmy, na pewno zrobią z tych pieniędzy dobry użytek. Do tego jeszcze dochodzą wpłaty Was, szybkich podróżników, na Fundację Iskierka. Dziękuję bardzo z całego serca wszystkim darczyńcom. A przede wszystkim w tej relacji chciałem podziękować osobom, które wybrały taką nagrodę. I to jest Ewa Chorodyska, Marcin Skowroński, Travel Matt and Agu, Agnieszka i Grzesiek, ci od prezentów, którzy zostawiali mi prezenty, jeszcze prezencik dla GoPro zostawili, Jan Kurowski, Jarosław Bielniak, elitarny klub dżentelmenów Masarnia, którego jestem bardzo dumnym i wyprężonym członkiem, My na szlaku.pl, fantastyczni ludzie, jakby co polecam, My na szlaku.pl, świetna para z dzieciaczkiem chodzą po górach, Marcin D, Marek Kowal, Strzemo, Krzysztof Kozłowski i Renata. Te osoby wybrały takie wsparcie i też dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, jesteście obecni, chcecie tworzyć szybkie podróże. A odnośnie tworzenia i pomocy na trasie, właśnie to moje wyjście mogło mieć tak niski budżet, ponieważ miałem mnóstwo wsparcia na trasie i z tego miejsca chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie na trasie, czyli Pole Namiotowe w Brzegach Górnych, GoPR Bieszczady, Leśna Willa w Komańczy, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Posadzie Górnej, Agroturystyka pod Chyrową, Agroturystyka w Bartnem, Siwejka.pl w Robkach, Zajazd pod Zamkiem Rytro, Agroturystyka bez nazwy w Krościenku, Schronisko Górskie PTTK na Turbaczu, Kuba i Karolina z rodzinką z Jordanowa, szalenie Was ciepło wspominam, Schronisko Górskie PTTK w Markowych Szczawinach, czy Markowe Szczawiny, Schronisko Górskie PTTK Jaworzyna Krynicka, Schronisko Górskie PTTK Rysianka,
i przysłop pod Baranią Górą, również schronisko górskie PTTK. To dzięki Wam mi się udało, a przynajmniej nie była to walka o życie w namiocie, tylko naprawdę przyjemny spacer i przede wszystkim poznałem Was, poznałem tych wspaniałych ludzi, którzy dali mi energię i stwierdzam, że ta staropolska gościnność nasza dalej żyje. Mówcie co chcecie. Tyle z podziękowań. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to zostaw łapkę w górę. Napisz jakiś komentarz na dole. Jak masz jakieś pytania, to wal śmiało. Jak się nie podobało, to też napisz, co się nie podobało. I tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku, co nie? I oczywiście zapomniałem o najważniejszym. Serdeczne dzięki dla naszych sponsorów, dla tego jądra akcji charytatywnej, dla marki farb Decoral oraz dla Decathlonu Bielany Wrocławskie. To dzięki Wam to w ogóle miało taką formę, jaką miało i szalenie Wam za to dziękuję. Przepraszam, że już nie w tej ładnej koszulce, ale wszystko mam zwinięte. Wybaczycie mi? Wybaczcie mi. W zamian pokażę Wam zarąbiste grzyby. Patrzcie, jakie fajne grzyby. Wyglądałem jak Hatifnatowie z Muminków. Haha.